Rum chum taga dugu 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 taga rum chum chaga dugu 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 chaga rum chum chaga dim 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 chaga rum chum chaga dim 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 chaga rum chum chaga dugu dugu 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 chaga rum chum. Dziś mamy po raz kolejny, już po raz trzeci spotkanie w ciągu ostatnich kilku lat dotyczące monitoringu polskich mediów, bo jako Fundacja Afryka Inaczej w ramach projektu Afryka po polsku sprawdzaliśmy to, jak polskie media piszą, portretują Afrykę, chociaż muszę przyznać, Mamadu, że jest to taki wyjątkowy monitoring, bo mam wrażenie, że będzie to już taki chyba trochę łabędzi śpiew monitoringu, bo media się bardzo zmieniają, o czym zresztą piszemy w raporcie. W raporcie, który właśnie się ukazał i który rzeczywiście pokazuje pewne tendencje dotyczące tego, jak patrzymy na Afrykę. Ja mam trochę takie wrażenie przy pisaniu tego trzeciego raportu, że trochę jest bez zmian. Czyli wracamy właściwie do dwóch takich podstawowych sytuacji. Pierwsza sytuacja dotyczy owego słowa murzyn i wokół niego toczy się debata, tak jakby właściwie Afryka i jako kontynent i jej mieszkańcy nie istnieli w tym dyskursie publicznym. A z drugiej strony, no to mniejsze zainteresowanie Afryką, które jest o tyle zrozumiałe, że no, Afryka jest daleko, ale mimo wszystko gdzieś się pojawiają jakieś takie jaskółki tego mówienia o Afryce, bo to nie tylko kwestia migracji, która rozpala do czerwoności niektórych polityków, natomiast to przede wszystkim kwestia bliska ostatnim wydarzeniom, czyli wojnie, która toczy się w Ukrainie, bo zaczynają wszyscy dostrzegać rolę Afryki, tego języczka uwagi w globalnej grze mocarstw i tutaj Afryka rzeczywiście nie zajmuje takiego stanowiska, chociażby jakiego oczekiwałaby część powiązana z sojuszem z Ukrainą. No właśnie, czytałeś ten raport, który przygotowałem do fundacji. Jakie twoje są pierwsze wrażenia po jego lekturze? Może zacznijmy od tego, bo ja już troszeczkę tak zrekapitulowałem, co w nim jest, natomiast będziemy jeszcze o tym rozmawiać dzisiaj. Jakie masz odczucia po lekturze tego? No, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jednak są zmiany. Może one nie są aż tak spektakularne. To znaczy, to jest troszeczkę dziwne, dlatego że porównując te badania wcześniejsze dwa badania, to obraz samego kontynentu, to znaczy źródła wiedzy o kontynencie, to się tutaj nie zmieniło się tak bardzo. To jest właśnie zaskakujące, ale faktycznie może rzeczywiście ten ruch empatii, ta gościnność w związku z tą wojną w Ukrainie, to myślę, że może to akurat jakby prowadziło Polaków do pewnego jakiegoś takiego nastroju. Może dlatego ogólnie ten obraz jest rzeczywiście taki pozytywny, lepszy na pewno, jeżeli chodzi o odpowiedzi pozytywne Polaków na temat Afryki niż powiedzmy w poprzednich badaniach. To ciężko w ogóle to tak do końca jakoś tak logicznie wytłumaczyć, bo nic się nie zmieniło. Gdyby doszło do czegoś takiego, że na przykład więcej Polaków pojechało w międzyczasie na kontynent afrykański, trafiał do różnych na przykład, nie wiem, krajów i wrócił do Polski i zmieniło zdanie, albo że na przykład nagle jest rok Afryki tutaj w Polsce, że Polacy się dowiadują jeszcze bardziej o kontynencie, dowiadują się nie tylko o tych stereotypach, ale też o zmianach gospodarczych, o coraz większej roli, którą ten kontynent próbuje, chociażby jakby gościąc u Putina w sprawie tej wojny z Ukrainą, wydawałoby się, że to jest sprawa tylko Europejczyków i może to troszeczkę też innych, szczególnie na Zachodzie, trochę zdenerwowało, że Putin nie chce na przykład z nimi rozmawiać, ale chętnie rozmawia z Macky Sall, prezydentem Senegalu i ówczesnym szefem Unii Afrykańskiej. Więc jakby wracając do samego raportu, nastrój jest rzeczywiście pozytywny. Takie. Ja mam, słuchaj, takie wrażenie, że to troszeczkę może jest takie sformułowanie, które może nie wszystkim się spodobać, ale gdyby nie ta sytuacja związana z tym, co dzieje się
na wschód od polskiej granicy, to myślę, że już to już akurat zdarzyło się po okresie objętym monitoringiem mediów, to myślę, że aż tak wiele mediów w Polsce nie wspomniałoby chociażby o przewrocie i zamachu stanu w Nigrze. Bo tutaj też to się wpisuje tak jakby w to, co jest bliższe ciału, tej koszuli, która jest tuż obok i dotyczy Polski. Ale ja też mam takie wrażenie, że i takie mam wnioski po naprawdę dokładnym przyjrzeniu tych wszystkich wycinków, że rzeczywiście zmienia się też krajobraz naszych mediów, że te media, które my teraz oglądamy, to już właściwie ich za bardzo nie czytamy, tylko oglądamy. I tutaj w dużej mierze jest to na rzecz telewizji zwycięża YouTube, który jest dostępny dla wszystkich. I też chociaż w samym monitoringu aż tak bardzo się nie skupialiśmy na tych kanałach YouTube'owych, to warto chyba też zaznaczyć, że pojawiają się takie YouTube'y. I z jednej strony ja widzę jeden trend, który towarzyszy osobom pochodzenia polskiego, czy też Polkom, Polakom, którzy ruszają w świat i nagrywają właściwie każdy swój krok z mniej lub bardziej przemyślanymi komentarzami. I to rzeczywiście często bardzo spłyca ten przekaz. To są takie jakieś przygodowe komentarze typu jestem w takiej, a takiej dzielnicy, zobaczcie, a czy pomagać, czy nie pomagać, a ja uważam, że tak. No i mówi to człowiek, który pojechał tam i właściwie tego kraju też może tak do końca nie dotyka, tylko po prostu przez ten kraj przebiega, przejeżdża, przechodzi. I to rzeczywiście, to się pojawia, to dominuje, więc tutaj myślę, że bardzo duża odpowiedzialność spoczywa na twórczyniach i twórcach takich treści. Niestety mam wrażenie, że w polskim YouTubie właściwie jest jeden z kanałów, który się tak naprawdę, widać, że autorzy i twórcy tego kanału Planeta Abstrakcja przygotowują do każdego wyjazdu. Oni akurat mieli epizod związany z Madagaskarem i rzeczywiście i znajomość języka, a nawet jeżeli nie znają języka, jeżeli jadą gdzieś w świat, to próbują poznać jego podstawy i zrozumieć bardziej tę rzeczywistość. To jest rzeczywiście chlubny wyjątek, bo niestety wiele innych YouTube'ów, które funkcjonują, no są rzeczywiście na poziomie mizerny. Natomiast to, co mi się bardzo podoba jako osobie, która zajmuje się przeglądaniem mediów, to jest to, że rzeczywiście pojawiają się też nagrania, które tworzą autorzy pochodzenia afrykańskiego. I tu rzeczywiście w porównaniu z poprzednimi monitoringami czegoś takiego nie było. No oczywiście była Omena Mensah, była Patrycja Kazadi, które pojawiały się w mediach takich bardziej tradycyjnych i też w internetowych. Natomiast teraz mamy sporo twórców i to bardzo ciekawych twórców, bo to nie tylko chodzi o takie postaci, które gdzieś tam się pojawiają w ruchu Don't Call Me Murzyn, które są związane z tą taką aktywistyczną częścią społeczności afrykańskiej tutaj w Polsce, ale też jest ten Bambi Travel blog czy vlog, którego autorka jeździ po Polsce, opowiada o Polsce, nie w języku polskim, ale rzeczywiście oglądając każdy z odcinków widzę bardzo dobre przygotowanie tej osoby do przedstawienia Polski. Właściwie staje się taką ambasadorką, promotorką odwiedzania Polski. Także to jest zupełnie takie zaskakujące spektrum. To akurat było moje zaskoczenie spore, bo rzeczywiście oprócz tych takich treści, oprócz tych takich standardowych, można by było powiedzieć, wypowiedzi, które właśnie są związane z problemami, z którymi styka się społeczność afrykańska, czy też osoby pochodzenia afrykańskiego w Polsce, pojawiają się też właśnie takie pozytywne przykłady vlogów. Jakkolwiek tutaj też wśród tych są bardzo różne treści, które są dosyć dyskusyjne i można się zastanawiać nad ich przesłaniem, o czym zresztą piszę w tym raporcie z monitoringu mediów. Ale właśnie, to jest coś bardzo ciekawego, fajnego i też to, co robi zresztą Fundacja Afryka Inaczej, to, co robisz ty, bo w ramach projektu Afryka po polsku w sumie 24 rozmowy, jeśli się nie mylę, z różnymi osobami z różnych części Polski. Czy widzisz w tym jakiś taki szczególny potencjał i myślisz, że ta część obecności osób pochodzenia afrykańskiego będzie bardziej, ta sfera będzie bardziej widoczna, ta YouTube'owa? Ja myślę, że będzie bardziej widoczna
i jakościowa, bo wiesz, porównam może dwie sytuacje. Dzieci pochodzenia, młodzież pochodzenia afrykańskiego, która mieszka na przykład we Francji i ta młodzież, oczywiście jak patrzymy na liczebność, no to wiesz, nie była ziemia, tutaj nas jest bardzo, bardzo mało. Ale w sensie mentalnym wydaje mi się, że ta młodzież, która się urodziła, pochodzenia afrykańskiego, która urodziła się we Francji, to tam wiadomo, że więcej jest rodzin afrykańskich, tylko miejsce jest nowe, ale też myślę, że są rodziny powiedzmy mieszane, że na przykład, nie wiem, tata z Afryki tej subsaharyjskiej, mama z Magrebu, bo są to takie rodziny, albo mama francuska. To tam ta młodzież nie zawsze identyfikuje się z tym miejscem. To jest taki ogólny obraz i stąd ta sytuacja w tej Francji. Natomiast w Polsce, jak rozmawiam z młodzieżą, to widzę, że po pierwsze to jest młodzież, która zna szkołę. W porównaniu z tamtą młodzieżą, to tam nie wszystkie kończą, powiedzmy tam więcej tych klas, tych lat w szkołach. Także ta młodzież jest bardzo świadoma, porównując jakby osoby polskiego pochodzenia, afrykańskiego pochodzenia. Proszę Państwa, my mówimy o tych dzieciach, które się urodziły tutaj w Polsce, najczęściej tata z Afryki, mama Polka, z osobami, porównując właśnie tę młodzież z osobami, które są w mojej sytuacji urodzone w Afryce i którzy przyjechali tutaj na studia albo ze względów ekonomicznych szukali pracy i tak dalej, to te świadomości są absolutnie różne. Ja przyjechałem tutaj po maturze, uczyłem się języka polskiego, najpierw studia, a potem ciężko wraca do krajów afrykańskich, albo jedzie dalej, albo osiedla się tak jak ja w Polsce. Natomiast ta młodzież to po prostu to są Polacy. Ja uważam, że jeżeli dla kogoś polski język jest pierwszym językiem, to ten ktoś musi być Polakiem. Po prostu. I oni najpierw mówią po polsku. I nawet jeżeli tata zna angielski czy francuski, to ten język i tak jest jakimś tam drugim językiem. Więc językiem ojczystym to jest język polski. To po pierwsze. Po drugie to jest młodzież, która zna polski żłobek, zna polską szkołę podstawową i ewentualnie zdał maturę i studiował w Polsce. To po prostu oni, ta młodzież oddycha polską rzeczywistością. I oni właściwie mają troszeczkę inną sytuację, inne problemy, dlatego że ja będąc w podstawówce, czy nawet w liceum, to po prostu byłem wśród czarnych. A z reguły ta młodzież to jest jedno dziecko w dzielnicy, czasami nawet w mieście, mówię o latach 80. i 90. Więc to są dzieci, które tak naprawdę kolorystyczne, w sensie koloru skóry czy pochodzenia, dorastały na pustyni troszeczkę, tak? Że nie było ani kolega, ani koleżanki na przykład z Afryki. Więc te dzieci mają to doświadczenie takie dłuższe i rzeczywiście opowiadają troszeczkę inaczej. Mają oczywiście więcej pretensji, dlatego że to jest ich kraj. Osoba urodzona w Afryce, która przyjeżdża do Polski, jednak jest wdzięczna, że mogła tutaj studiować i że może na przykład tutaj pracować. I myślę, że to nie ma, te pretensje nie są aż tak ostre. Z reguły to jest, że ktoś coś mi mówił, byłem na policji, policja nic nie zrobiła i koniec. Natomiast Polak, bo właśnie mówię o tej młodzieży pochodzenia afrykańskiego, to są Polacy, którzy są u siebie i dotyka ich właśnie tego typu zachowania stereotypowe związane z kolorem skóry. Więc jakby mamy tutaj dwie szkoły. Ale z perspektywy czasu, ja myślę, że ta młodzież pochodzenia polskiego, czyli z rodzin mieszanych, będzie się zdecydowanie bardziej angażowała, bo im więcej człowiek jest świadom swoich praw, czyli oni są Polakami, to tym bardziej będzie się domagać. Gości tego tak nie postępuje. I to właśnie ta różnica. I wydaje mi się, że mimo wszystko jest więcej tej młodzieży. Ja w tych swoich rozmowach, tych wywiadach zawsze pytałem, jak to było w podstawówce, albo w liceum, albo na osiedlu, no to są podobne, powiedzmy, takie historie. Dotyka, pyta, ciągle pytanie, skąd jesteś. Ciężko się wychowała bez ojca, więc jakby to sytuacja troszeczkę taka stresowa, ale też, która pokazuje, że ich matki były naprawdę prawdziwymi. Wiesz, jeżeli mama jest ojcem i mamą, to jest też inna troszeczkę inna sytuacja. Więc i to wszystko słychać. Ale generalnie ich nastawienie jest takie, że one patrzą raczej pozytywnie na to wszystko. Myślę, że większość z nich wierzy w to, że słowo murzyn kiedyś zniknie i po prostu
będziemy stosować tego słownictwa, które jest normalne, bo ja akurat ja jestem przeciwnikiem tak zwanej poprawności. Ja uważam, że nie można żyć hipokryzją. Jeżeli ktoś myśli, że to jest kot, nie ma sensu powiedzieć, że widzę lwa, tak? Więc wszystko jest kwestią wychowania. Ja uważam, że wychowanie, po prostu człowiek, który jest dobrze wychowany, nie będzie szukał jakiegoś tam, nie wiem, zastępstwa, nie będzie krążył wokół, po prostu widzi drugiego człowieka i pyta się, jak chcesz się nazywać, jesteś alfą czy omegą? Jeśli ten ktoś powie, że jestem alfą, no to ja będę mówił alfa, złośliwie nie będę go nazywał omegą. Więc myślę, że to pójdzie rzeczywiście w tym kierunku. Natomiast ja tak myślę, że ogólnie... też tak. Ja myślę, że w ogóle takim chyba wielkim nieobecnym są teraz politycy pochodzący z Afryki, bo jednak, co by nie powiedzieć, John Godson jednak nie ma. Przyciąga uwagę mediów. Dzisiaj Killian Munyama, on nigdy nie był politykiem z pierwszych stron gazet, był zawsze w cieniu, teraz w ogóle wycofał się właściwie z polskiej polityki, jest na w tym świecie polityki europejskiej, jest tu niewidoczny. Myślę, że tutaj ja przynajmniej widziałem ten duży brak. No oczywiście sportowcy też się pojawiają tradycyjnie, którzy się tutaj pojawiają w różnych ligach, w różnych zespołach, czy też po prostu sportowcy z Afryki. No to jest też taki tradycyjny temat, który się zawsze ciągnie za mediami, czyli gdzieś tam biegacze z Kenii, biegacze z Etiopii, przebieg boso, maraton w Rzymie, szukanie takich sensacji. Ale myślę, ale że Paweł, też, teraz mamy biegaczy i biegaczki z Polski. Słuchaj, przecież na ostatnim Mistrzostwach Świata nasza Ewa przecież teraz biega 10,93, 94. Rekordu Polski brakuje tylko jednej setnej, 10,93. Więc jakby a propos tego biegania, to oczywiście to jest rzeczywiście ciekawy temat. Pytanie jest takie, że Polacy, zatrzymajmy się trochę na tym sporcie. Polacy chcieliby, żeby Polacy, znaczy Polacy jako kibice, chcieliby, żeby nasza reprezentacja bardzo szybko biegała. Więc jakby to, że akurat Afrykańczycy dobrze biegają, to właściwie ja nigdy nie traktowałem tego jako coś negatywnego, raczej jako zazdrość. I jednak jest ta różnica. Gdyby zależało tylko od nas, to byśmy mieli i maratończyków, i kobiety, które biegają maraton, i żeby biegały też, biegali 1500, 5000, 10 tysięcy. Na razie, jeżeli chodzi o Polskę, to na setkę to mamy rzeczywiście Ewę Swobodę. 400 metrów, przecież zdobyliśmy Kaczmarek, zdobyła drugie miejsce, czyli srebro. Niestety wróciliśmy tylko z dwoma medalami. Jeżeli chodzi o 800 metrów, 1500, kiedyś mieliśmy, zresztą przecież teraz biega dziewczyna z pochodzenia chyba z Tunezji, więc wiesz, jakby, jeżeli chodzi o bieganie, to ja myślę, że te gadki nasze nadwiślańskie, one są bardziej związane z zazdrością niż z jakimś takim negatywnym określeniem. Ale może też zainteresowanie, słuchaj, bo słynny czarodziej z Harlemu, nie pochodzi wprost z Afryki, no ale teraz przecież lubelski zespół, który przygotowuje swój jubileusz, wręcz poświęcone było owemu graczowi bardzo wiele miejsca w polskich mediach. I to też w tych takich tradycyjnych, gdzie coraz trudniej wcisnąć jakiś temat, bo one się kurczą jednak objętościowo i co ciekawe, też ten pobyt owego zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, pochodzenia afrykańskiego, czy też afroamerykanina, czy jakkolwiek, jakiejkolwiek byśmy tutaj nazwy użyli, ona też zaowocował tym, że on wręcz opublikował na razie w języku angielskim swoje wspomnienia z Polski. Także to też myślę, że to jest rzeczywiście zmiana, którą ja widzę. Natomiast nie widzę cały czas zmiany w tym, że takie zasadnicze zainteresowanie Afryką nie jest zbyt pogłębione. Gdzieś tam paru pasjonatów w Radiu 357, Ernest Zozuń poświęci trochę miejsca Afryce, poświęcą tej Afryce miejsce może inne jakieś portale. Zresztą portale internetowe to jest inny problem, to troszeczkę tak jak z mediami społecznościowymi. Tam jest już tyle informacji, że nie jesteśmy w stanie ich przetworzyć.
I rzeczywiście tych informacji jest dużo. Natomiast poziom, myślę, że zainteresowania Afryki, jaki jest to poziom, bo cały czas poziom zainteresowania Afryką, jaki to jest poziom? Poziom patrzenia na Afrykę, myślę, że w bardzo dobry sposób obrazuje ta niekończąca się debata o słowie murzyn, używać czy nie używać i stawianie tego jako taki główny problem. Bo oczywiście tutaj się też pojawia wątek troszeczkę szerszy, czyli tego gumkowania z literatury, która już powstała, dosyć kontrowersyjny temat i to on bardzo też dzieli, już nawet nie po takich liniach oczywistych, tych, którzy komentują ingerencje w literaturę sprzed tam kilkudziesięciu, czy nawet więcej lat. To już zostawiam każdemu do własnego przemyślenia, czy to dobre, czy nie, nie mi to oceniać. Natomiast no, rzeczywiście to, że wokół tego murzyna się wałkujemy cały czas i właściwie ten murzyn to się pojawia tak jak jakoś takie słowo. Gdzieś tam Bralczyk powie, profesor Bralczyk, przepraszam, od razu zatuję, wrzuca to słowo do swojego wykładu i tu już jest rzeczywiście wokół tego wielka afera. Linda, Bogusław Linda, tak, mówi o tych osobach używając słowa murzyn w kontekście Oscarów i też media to podchwytują, ale tak naprawdę czy kogoś interesuje w polskich mediach to, co się dzieje w Afryce naprawdę, czy to jest aż tak atrakcyjne? No cały czas myślę, że ten przekaz gdzieś jest na tych współrzędnych czy też osiach, czyli mamy owych sportowców, mamy misje, misjonarzy, no ale oni tak, mają dosyć dobrze rozwinięty PR, tak, wokół siebie tak, cały czas. Tak. Ale wiesz co, ja nawet byłem zaskoczony, bo przygotowując ten komentarz do tych badań, do wyników badań, wiesz co, trochę pogrzebałem w internecie i okazało się, że nawet, słuchaj, te portale gospodarcze nawet sporo piszą o tej Afryce i piszą o tych takich, o tym, co się dzieje, bo ja nie powiem, że piszą pozytywnie, piszą o tym, co się dzieje w gospodarce, bo te informacje o startupach w Afryce i rzeczywiście tam jest lista 10 państw, na początku jest RPA, ale są takie kraje jak Senegal, jest Tanzania, jest Wybrzeże Kosłoniowej, chyba jeden kraj z Magrebu i że tam coś ruszyło. A na temat tej najwięcej przecież tej tamy, która już produkuje od początku roku elektryczność w Etiopii, przecież to największe na kontynencie i że w ogóle Etiopia, o której pamiętamy z lat 80., 90., która była trzecim państwem najbiedniejszym na świecie, w ogóle w drugiej połowie XXI wieku, to jest chyba drugie podobno państwo na świecie, które się najszybciej rozwija. To jest niesamowite. Więc te informacje, oczywiście sięgałem po nie w języku francuskim, ale byłem ciekaw, czy w języku polskim też. I te informacje są. Tylko chodzi o to, że wiadomo, że portale gospodarcze są niszowe, w sensie nie są jakby lekturą dla przeciętnego człowieka, który wchodzi do internetu. Natomiast cały czas rzeczywiście króluje, ta tradycja. Na temat tego zjawiska, które się dzieje na Zachodzie, że wszystkie, na przykład chyba, to nie pamiętam, czy to była Agata Christie, która napisała o 10 murzynach, gdzie teraz się zmieniają, wiedzą Państwo, teraz mówię do tych, którzy nas oglądają. Czasem warto wyobrazić sobie taką sytuację. Afryka była pod kolonią, Polska była pod kolonią. Z tym, że to, co Francuzi pisali na temat na przykład Senegalu, czy Afryki Zachodniej, ich terytorium, to zaborcy nie pisali tak o Polakach. To tutaj leży różnica. Myślę, że Polacy by lepiej zrozumieli, gdyby na przykład w zaborze rosyjskim, zaborze niemieckim i zaborze austro-węgierskim, gdyby autorzy z tych klasów, z tych państw pisali tak, jak Francuzi pisali o Afrykańczykach. Myślę, że dzisiaj Polacy chcieliby po iluś tam po latach, po uzyskaniu niepodległości, żeby tytuły w języku niemieckim pisząc o Polakach źle, żeby to zmienić. Ja podaję ten przykład, żeby po prostu, to nie chodzi o to, że Afrykańczycy zwariowali i tak dalej, tylko słowa mają swoje znaczenia w konkretnej chwili. W tamtych czasach kolonialnych to te słowa były nasechowane bardzo źle i nawet te same książki były złe. Oczywiście jeden przykład mamy w Polsce, to jest Pustynia i Puszcza, a tam tych książek było dziesiątki. I więc jak
będziemy myśleli o tym, to wyobraźmy sobie, że podczas czasach, kiedy Polska była pod zaborami, że powstały książki o Polakach, które oczywiście były pisane przez autorów, którzy pochodzili z krajów zaborczych. To jest podobna sytuacja. Więc żeby tak troszeczkę zamknąć ten temat. Natomiast żeby tak nawiązywać do takiej pięknej, do pięknej historii Polski na temat tolerancji, proszę Państwa, przecież ja uważam, że ja żałuję troszeczkę, że tutaj w Polsce my nie jesteśmy w stanie promować w świat te piękne karty naszej historii. Dlaczego świat nie mówi o Konstytucji 3 maja? Dlaczego? A przecież to była pierwsza konstytucja jednak w Europie. Dlaczego przeciętny Francuz, Brytyjczyk, ja nawet nie mówię o świecie, ale wszyscy Europejczycy powinni o tym wiedzieć. Więc tutaj mamy pole do działania. Coś trzeba wokół tej konstytucji zrobić, żeby świat o tym wiedział. Druga, cofam się jeszcze dalej. Konfederacja Warszawska. Przecież to jest piękna lekcja tolerancji dla Europy. To jest lekcja oczywiście Polaków. O tym ja nie wiem, jak na ile Europejczycy przeciętni po prostu jakby kojarzą ten fakt. I kończę ten wątek historyczny jednej postaci. To jest Paweł Włodkowicz. Kiedy troszeczkę wciszył. To jest przecież ojciec tej tolerancji. Więc jakby mamy kilka takich pięknych kart, o których może świat nie wie i które są uniwersalne, bo generalnie o rewolucji francuskiej wszyscy mówią na całym świecie. Tak, ja uważam, że Paweł Włodkowicz to jest po prostu totalnie światowa postać, która nie należy tylko do Polaków. Dlatego, że w momencie, kiedy on mówił o tej tolerancji, to mówił o XV wieku przecież. To on był odważny na tyle, żeby przed papieżem powiedzieć, że nie wolno nawracać niewiernych czy pogan siłą. To po prostu była mała rewolucja, więc pamiętajmy o tym, że tutaj mamy piękne karty, które są związane w ogóle z relacjami z drugim człowiekiem. Nie dajmy sobie wmówić, że dopiero tak naprawdę XXI wiek, że ktoś tam z zewnątrz będzie nas uczył, czym jest tolerancja. To my to mamy w historii, więc po prostu warto wrócić do tych wartości. Ale Mamadu, co zrobić, żeby Polską zaczęły się interesować afrykańskie media? To jest właśnie to. Wiesz co, Paweł, mnie się wydaje, że jak polscy biznesmeni przestaną się bać tego kontynentu. Ja jestem o tym przekonany. Rozmawiałem o tym wcześniej z Margaret. Ja uważam, że na tym świecie teraz jest tak, że nawet nie trzeba wysyłać nie wiadomo kogo, żeby zbadał teren. Jeżeli chętnicy pukają do drzwi, to ja ustawiam się za nimi i wchodzę do tego pomieszczenia, bo tam na pewno jest biznes. Jednak Chiny tam są, Indie tam są, Rosja tam jest, może jeszcze nie do końca gospodarczo, ale jest tam przynajmniej politycznie i militarnie. Turcja ma niesamowite interesy na tym kontynencie. Ja już nie mówię o Zachodzie, który tam już siedzi od lat. I uważam, że tak jak to mówię, Polacy mają jedną piękną, fajną kartę, która im pozwoli wejść do tego kontynentu. Państwa kolonialne mają troszeczkę więcej trudności w tej chwili. Francja na przykład w krajach Afryki Zachodniej traci grunt. Wszystkie te państwa ostatnio, przedwczoraj był zamach stanu w Gabonie, ale wcześniej, niedawno było w Nigrze, wcześniej w Burkina Faso, wcześniej w Gwinei i wcześniej w Mali. Te wszystkie te państwa wyrzucają Francję za burtę. I wejście Polaków, moim zdaniem, to jest kwestia tylko odwagi. Dlatego, że państwa europejskie, które nie mają tej historii kolonialnej, to oni wchodzą, naprawdę oni są mile widziani. Wydaje mi się, że przywitanie tych państw jest po prostu przebiega gładko. Ja nie rozumiem, jak to jest, że na przykład Polska, która ma ambasadę w Senegalu, w Afryce Zachodniej są dwie polskie ambasady, jedna w Abudzie w Nigerii i druga w Dakarze w Senegalu. No już od paru lat jest ta ambasada. To powinno być w ogóle mnóstwo tych wymian i kulturalnych, że tutaj są wydarzenia senegalskie, że w Senegalu są wydarzenia polskie na dużą skalę i po prostu wejść do tego państwa i robić biznes, po prostu. Także ja uważam, że żadne wycieczki, tylko po prostu biznes musi być odważny, wejść na kontynent afrykański, bo tam można.
Czyli wtedy, że po pierwsze gospodarka i po pierwsze wymiana ekonomiczna i powiązanie tych interesów, tylko na ile w tej całej rozgrywce naprawdę dużych graczy w Afryce, bo Chiny czy Rosja są oczywistymi tutaj aktorami, chociaż z Rosją to też jest skomplikowane, no bo Rosja de facto jest krajem bezkolonialnym, tak? Niektórzy mówią też, że w przypadku Polski możemy mówić o swego rodzaju kolonializmie takim kulturowym, szczególnie jeżeli mówimy o tych ziemiach, które są częścią Ukrainy, Białorusi czy też Litwy. Natomiast no myślę, że tutaj ja trochę takie mam zawsze mówię na każdym spotkaniu poświęconym Afryce, że jest troszeczkę chyba też taka bardzo naturalna zasada trupo kilometrów. Im coś dalej jest, tym bardziej zabija newsa. Natomiast to też mam wrażenie, że dziś już te media naprawdę gwałtownie się zmieniły i nie mamy już agory, gdzie występują dobrze przygotowani mówcy, opowiadacze pewnych historii, ale mamy bazar i kto krzyczy głośniej, kto krzyczy głośniejszymi tytułami, szczególnie w internecie, jakimiś clickbaitami, sensacja, szok, niedowierzanie, zabili, wąż zjadł kozę, czy też koza zjadła węża, człowiek skoczył i zrobił coś niesamowitego, to myślę, że tutaj to idzie w tę stronę, że to takie zainteresowanie tym takim pogłębionym przekazem, ono słabnie, co też myślę, że nie będzie w ogóle sprzyjało poznawaniu świata tak dogłębnie i będziemy mieli taki wysyp ekspertów chodzących z kamerkami i z telefonami po ulicach różnych miast, nie tylko afrykańskich, ale również polskich, którzy będą w dosyć płytki sposób tę narrację przedstawiali. Ja to widzę jako zagrożenie, takie największe chyba dla przekazu i też takiego pogłębionego, jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście tę wiedzę nabyć, bo Afryka tak jest zawsze skąpo mimo wszystko traktowana. No, w Polsce grupa naukowców, grupa osób, które są związane ze studiami afrykanistycznymi, publikuje coś, ale też mam takie wrażenie, że to tak naprawdę jest często bardzo specjalistyczne i publikowane do tych odbiorców wewnętrznych, a takiej popularyzacji Afryki de facto nie ma, poza takimi książkami typu o królu Leopoldzie, krwawym władcy Belgii i Kongu, bo ta książka się ze sporym odzewem spotkała, ale już noblista w trakcie właśnie trwania monitoringu, noblista pochodzący z Tanzanii, który właściwie jego powieść została opublikowana w roku następnym po otrzymaniu literackiego Nobla, to też pokazuje, że jednak cały czas gdzieś jesteśmy kilka kroków do tyłu za tym, co dzieje się w Afryce. Ale myślę, że bardzo dobrze, że ten monitoring udało nam się zrobić, bo nie ukrywam, że było to bardzo ciekawe, chociaż wymagające zadanie, ponieważ ja też obserwuję pewne zmiany i też one w pewnym sensie pokazują, jak się zmienia świat i zmienia się sposób mówienia o świecie. Co jest ciekawe, już bez tej takiej warstwy oceniającej, czy ktoś mówi nie tak jak ja, jako osoba, która interesuje się bardziej tematami związanymi z Afryką, chciałaby to widzieć. Natomiast mimo wszystko, gdzieś ten świat się zmienia, zmienia się też Afryka i być może w przyszłości to media z Afryki Południowej będą tymi, które będą miały swoich korespondentów w Polsce szybciej niż Polacy w RPA. Ja myślę, że Afryka jest kontynentem przyszłości, ale w sensie gospodarczym. To jest po prostu, tak jak mówię, ja uważam, że nasz biznes, nasz powinien być wykazać więcej odwagi, naprawdę, bo tam są surowce. I teraz dawniej było tak, że Francuzi mieli swoją strefę wpływu, może oni sami nawet nie dopuszczali, ale w tej chwili ta młodzież afrykańska, na pewno w tej zachodniej Afryce, mówi po prostu, że musimy mnożyć, powiedzmy, kierunki współpracy. Bo to, że akurat mówiłem, że dość Francji, to właśnie to ma to takie znaczenie. Od 60 lat po uzyskaniu niepodległości są te same problemy.
I wydaje mi się, że przecież o Chinach nikt nie mówił jeszcze, powiedzmy, 20 lat temu na tym kontynencie. Chiny były tylko w kilku, tak, a teraz są po prostu wszędzie. Masz rację, że Chiny są potęgą, Rosja jest potęgą, nawet ta Turcja jest potęgą, ale wydaje mi się, że Polska jednak, tak jak mówię, ma tę przeszłość czystą, niekolonialną. To jest ważne. A po drugie, tutaj jak chodzę do polskiego sklepu, czasami myślę o tych produktach, które można by było przecież sprzedać w Senegalu po konkurencyjnej cenie. Więc moim zdaniem powinniśmy jednak patrzeć w stronę tej Afryki. Naprawdę, bo jakby tam jest taki nowy początek. Sami Afrykanie chcą wybierać swoich partnerów. I myślę, że to jest bardzo dobry moment na wejście, może nie na cały kontynent, ale myślę, że można wybrać parę państw i tam po prostu swój próbować po prostu znaleźć partnerów i zdziałać. Polska nie jest aż takim małym krajem, która powinna się bać tego kontynentu. Po prostu, no, podsumowując, uważam, że tam, gdzie są Chiny, nie ma czego się bać, naprawdę. To znaczy, że teren jest zbadany, że tam można robić biznes i tak naprawdę o to chodzi. I wydaje mi się, że w związku z tym, że Polska nie ma żadnych historycznych związków, więzi z Afryką, to w zasadzie jak patrzymy na przyszłość, to tylko gospodarka jest, tylko biznes jest tym takim wejściem i jestem przekonany, że gdyby się zintensyfikowały te relacje polsko-afrykańskie, czy polski z kilkoma krajami, to ten obraz, więcej by pisano o Afryce. Więcej by pisano. Ja mówię o tych mediach, powiedzmy, takich postpolitik, tak? Gazety i tak dalej. I myślę, że ten obraz, który jest kiepskie, może tylko się polepszyć. Nie może, bo to jeszcze jest dno. A propos Muzina, a propos języka Kalego, a propos 100 lat za Muzinami i tak dalej, i tak dalej. To ten obraz może tylko podskoczyć do góry. Czyli byłby biznes i myślę, że obraz Afryki by korzystał z tego. Ja mam nadzieję, że to nastąpi. Po prostu. Musi nawet. Jakkolwiek właśnie takim jednym z obrońców przed poprawnością polityczną okazał się być jeden z europosłów, Ryszard Czarnecki, który sporo jeździ do Afryki. Rzeczywiście takiego relacji związanych tak. Z służbowymi wyjazdami było sporo. I to, co trzeba przyznać, no to był to najbardziej afrykański, jeżeli chodzi o tematykę polityk w okresie objętym monitoringiem. Ja nie przypominam sobie, żeby tak dużo o Afryce którykolwiek z polityków, no poza oczywiście Johnem Godsonem, który pochodził z Afryki, ale już wrócił do Nigerii. Jest to rzeczywiście taki ciekawy przypadek. My w każdym razie bardzo zachęcamy do lektury monitoringu polskich mediów, który jest dostępny już w wersji elektronicznej na stronie afryka.org i afryka.org/media. Tam w ogóle są też poprzednie monitoringi mediów. Myślę, że to taki ciekawy przypadek i przykład tego, jak i gdzie szukać w ogóle tych źródeł naszych wyobrażeń o Afryce, bo te badania opinii publicznej, które też Fundacja Afryka Inaczej też po raz trzeci przeprowadziła, również w pewnym sensie zazębiają się z tymi wnioskami z monitoringu mediów. I jeszcze wystarczy chyba powiedzieć, że warto oglądać kanał YouTube Afryki Inaczej, bo tam jest naprawdę dużo fajnych, ciekawych rozmów z osobami pochodzenia afrykańskiego. Ja życzyłbym w polskim mediom, tym zdekoncentrowanym, tym rozproszonym pomiędzy różne profile w mediach społecznościowych, żeby jak najwięcej głosów właśnie osób pochodzenia afrykańskiego tam wybrzmiewało, bo jest to chyba taka najciekawsza część o tego, co można powiedzieć o Afryce i mówi się w sposób bezpośredni jako osoba pochodząca właśnie, bądź też związana w jakikolwiek sposób, bo tak jak wskazałeś, są też osoby, które urodziły się już w Polsce albo są z afrykańsko-polskich rodzin, to jednak właśnie te osoby, myślę, że mają bardzo odpowiedzialną misję mówienia o sobie, artykułowania tych swoich potrzeb, oczekiwań i też myślę, że warto zachęcić do oglądania właśnie tego typu Ja polecam te wywiady, które są tak naprawdę portretami osób jak ja, które przyjechały
z kontynentu do Polski, ale przede wszystkim bardzo ciekawe są te spojrzenia, wspomnienia tej młodzieży polsko-afrykańskiej właśnie, która tutaj się urodziła, wychowała się, oddychała polskością, znała polski żłobek, znała polską podstawówkę i tak dalej, i tak dalej, podwórka, mówią o swoich podwórkach. To są bardzo ciekawe spojrzenia. Myślę, że warto posłuchać. Naprawdę to są piękne portrety. Przede wszystkim to są osoby z różnych województw, z różnych regionów Polski i opowiadają o tym czasami, co było w latach 80., 90., ale sporo jest właściwie w początku trochę tego wieku, bo to jest bardzo dużo tej młodzieży. Także polecamy. Polecamy. No i też proszę się zainteresować Afryką swoimi kanałami, bo mnie się wydaje, że teraz nie musimy czekać, aż media publiczne, czy tam kanały telewizji, nawet prywatne, bardzo dużo tego oczywiście jest w internecie. Oczywiście znajomość takich dwóch języków, angielskiego i francuskiego, pomaga, bo to są te języki europejskie, najpopularniejsze na kontynencie. Ale wydaje mi się, że można po swojemu pogrzebać i naprawdę państwo się zdziwią, że myślę, że po paru tygodniach przestaną państwo mówić, że widziałem coś tam o Afryce, tylko będzie widziałem coś na temat Burkina Faso, na temat Wybrzeża Kości Słoniowej, na temat Gabonu, na temat Rwandy i Burundi. Także życzę państwu właśnie takich poszukiwań. Naprawdę, to jest bardzo ciekawy kontynent. Szkoda po prostu ograniczyć to bogactwo wszelkiej maści, oczywiście z problemami. Szkoda tego ograniczyć do tych stereotypów, które znamy od 50, 60, czy tam więcej lat. Szkoda, bo człowiek traci tak tylko na tym. A rozmawiali Paweł Środziński i Mamadou Diouf. Raport dostępny już na stronie afryka.org. No i zachęcamy do poznawania Afryki, ale też do filtrowania tych wiadomości, bo niestety media społecznościowe mają też tę wielką wadę, że dezinformacja, fake news, czyli fałszywe wiadomości, które się upowszechniają w tempie szybszym niż światło czasami, to rzeczywiście jest też duże wyzwanie i duży problem. Dlatego zachęcamy właśnie do też sprawdzania źródeł informacji i zachęcamy do lektury naszego raportu, który powstał w ramach projektu Afryka po polsku. Dziękuję Ci, Mamadou, i do zobaczenia. Ja bardzo do usłyszenia. Dziękuję i Państwu dziękujemy. No i myślę, że mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia przy następnych projektach. Mamy wrzesień, to już wiem, ale bardzo Państwa proszę o to, żeby Państwo pamiętali w przyszłym roku, 2024, do końca kwietnia o 1,5% dla Fundacji Afryka i Macie. A ja też zachęcam do sięgnięcia do wyników badań opinii publicznej. One opublikowane były rok temu. Wtedy rzeczywiście newsem numer jeden w polskich mediach był Władimir Putin i Ukraina, natomiast rzeczywiście bardzo ciekawe, interesujące badania, które po raz pierwszy też objęły osoby pochodzenia afrykańskiego. Bardzo dziękujemy za uwagę, za słuchanie nas i zachęcamy do lektury i poznawania Afryki, Afryki inaczej. Pozdrawiamy i dużo zdrowia. I think I saw a villa.